chcą, by uznać Rosję za sponsora terroryzmu. Apel do USA. Ukraiński parlament chce uznania Rosji za państwo sponsora terroryzmu. Apel do Kongresu USA. Rada Najwyższa Parlament Ukrainy przyjęła apel do Izby Reprezentantów i Senatu USA o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, poinformował deputowany frakcji Hołos Jarosław Żelezniak na Telegramie. Ukraińscy deputowani wezwali obie izby Kongresu USA do zaostrzenia sankcji przeciw Rosji i państwom współpracującym z nią oraz popierającym jej terrorystyczny reżim, w szczególności sankcjami przewidzianymi zgodnie ze statusem państwa sponsorującego terroryzm. Rada Najwyższa uważa też za niezbędne wprowadzenie sankcji przeciw kręgom rządowym i biznesowym oraz rosyjskim partiom politycznym popierającym wojnę w Ukrainie. Wojna. Ukraina chce uznania sił zbrojnych Rosji za organizację terrorystyczną. Ukraińscy deputowani apelują również o uznanie za organizacje terrorystyczne tzw. Republik Ludowych, Ługańskiej i Donieckiej, a także sił zbrojnych Rosji w szczególności ze względu na bestialstwa popełnione przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie, rozstrzeliwanie cywilnej ludności, masowe gwałty na kobietach, mężczyznach i dzieciach, jak również umyślne stwarzanie okoliczności prowadzących do katastrofy humanitarnej. Ponadto parlament ukraiński zaapelował o wsparcie wszelkich inicjatyw na rzecz udzielenia Ukrainie kompleksowego i jak największego wsparcia obronnego, finansowego i humanitarnego oraz w postaci sankcji. Pod koniec kwietnia szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrii Jermak poinformował, powołując się na amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena, że administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa możliwość wpisania Rosji na listy krajów sponsorujących terroryzm.